Cześć, tu Marek. Ponownie witam Was z Wisły i jesteśmy nadal w ośrodku Skolnity, dla przypomnienia należącej do grupy Pingwin. Omawialiśmy czerwoną trasę, jak widzicie tutaj, a tym razem będzie jedynka, niebieska trasa, łatwiejsza, przynajmniej powinna być łatwiejsza i zobaczycie, jak ona wyglądała. Na górze zaczynamy, od razu nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, tuż na przedłużeniu wyciągu jest restauracja, także można, że tak powiem, spokojnie po kilku zjazdach do niej zaglądnąć. Początek obu tras ten sam, płaski, także warto z tego wyciągu zjechać i od razu jakby wpaść w ten rytm jazdy, żeby nie wyhamowywać. Tutaj mamy dwójkę prosto, czerwoną. My odbijamy zaś na lewo i już mamy tutaj trasę, naszą jedynkę niebieską. Ona dwa razy przecina wyciąg, poniżej możecie zobaczyć krzesło czteroosobowe. Do góry nim wyjeżdżamy 5,5 minuty, pokonuje 700 mniej więcej 30 metrów. Nasza trasa niebieska to jest 1068 metrów, tyle mi wyszło po zjeździe. Nachylenie jest mniejsze, no niebieska trasa to musi być mniejsze od czerwonej, przynajmniej w teorii. A i średnie nachylenie tutaj jest 18%, gdzie na czerwonej mieliśmy 26%. Jeżeli ktoś z Was lubi ten film, chciałby zasubskrybować kanał, to namawiam serdecznie. No a my wracamy na trasę. No i tutaj, tak jak wspominałem, drugie przecięcie, przejazd no tuż pod nartami osób, które były na krześle. Z prawej strony dojeżdżała do nas dwójka i kończymy. Skolnity, charakterystyczne. Widać wyciąg, po lewej stronie dwójka, po prawej była ta trasa, którą zjeżdżaliśmy. Trochę informacji, jak widzicie, góra bardziej niebiesko-zielona, troszeczkę w dole jest większe nachylenie, ale to tylko krótkie odcinki i tylko na statystyce to wychodzi, a tak jak widzieliście, naprawdę bardzo przyjemna trasa. Pozdrawiam, Marek.